Dziesiątki zdemolowanych okien i witryn sklepowych, kosze na śmieci wyrzucone do rzeki, wreszcie bankomat w Chełmskim Domu Kultury, który po wielu prośbach zamontowany został przed kilkoma miesiącami. Dzisiaj trudno z niego korzystać. Mieszkańcy są oburzeni. Witryny i znaki pomalowano farbą, której nie można zmyć. Jak mówią, trzeba będzie farbę zdrapać. Jest złe zachowanie po prostu. Za moich czasów też takie rzeczy były, ale to na półpoście. Malowało się okna dziewczynom. A nie tak, byle gdzie sklep, to sklep. To jest hołota, to jest po prostu hołota. No, takich bankomat. Rzeczy się, bankomat, no kto to widział, no kto to widział, kto to będzie mył, kto to będzie wycierał. To już jest chuligaństwo, normalne chuligaństwo. Nie? I za to powinni ścigać i karać. Nie malują, zamalują, to nie. Największa głupota w życiu. To co, jak potrzebuje wypłacić pieniądze? Teraz problem, nie? No, teraz jest problem. Trzeba jechać albo do Lubawki, albo do Kamiennej Góry. No i to co zrobić? A takiego to bym karał, bo to jest niemożliwe. Tam się robi takie rzeczy, jakby panny, okienko zamalali. Nie, ta dziewdowa mieszka tu na zakręcie, oni jej okna malują. No, no rany boskie, no przecież to jest śmieszne. To są straty, to są strasznie duże straty. Ja nie wiem, we Wiedniu jakby takie coś było, panem to tam kraj policyjny, to już ich nie ma. U nas na hotelu szprajem tylko pojeździli, już policja była, już ich połapali wszystkich. I rodzice wszystko musieli dawać na płacić. A to co rok jest to samo i nikt nie reaguje, nikt nie reaguje na to. Obyczaj dotarł do Chełmska Śląskiego po II wojnie światowej wraz z osadnikami przesiedlonymi tu z Nowosądecczyzny. Kiedyś zamalowywano okna w domach, gdzie mieszkały panny na wydaniu. Teraz okna zamalowano także wdowie. W ubiegłych latach na dachach lądował sprzęt RTV i kosze na śmieci.